czwartek odbyły się już ostatnie z warsztatowych działań zaplanowanych w polsko-ukraińskim młodzieżowym projekcie, w którym bierze udział młodzież z Bolesławskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i z Baraskiej Szkoły nr 3 imienia Tarasa Michalskiego. Tym razem dziewczęta uczyły się tworzenia biżuterii z różnorakich koralików. To tylko przed naszą kamerą dziewczęta czuły się jeszcze spięte, ale wiemy, że po naszym wyjściu śpiew już rozbrzmiewał pełnymi piersiami. I również z drugiej strony łączy internetowych, gdzie zbarażanie tworzyli ozdoby w stylu ukraińskiej sztuki ludowej. Jak będą organizowali w Bolesławcu Dni Ceramiki, Dni Bolesławca, czy jakieś inne uroczystości, no to mam nadzieję, że to już w przyszłym roku będzie tak, że po prostu będzie można jeździć i przyjedziecie do nas właśnie między innymi z tymi wianuszkami i zobaczymy to podczas koncertu. Barbara Smoleńska była współtwórczynią realizowanego w szkole międzynarodowego projektu. Ze strony ukraińskiej koordynowała go Mirosława Kołtoniuk, nauczycielka z baraskiej szkoły. I to już był kolejny taki wspólny projekt obu tych szkół. W naszej szkole realizujemy bardzo dużo projektów, ponieważ one umożliwiają dodatkowo rozwijanie kompetencji społecznych i zawodowych naszych uczniów, stwarzają im szansę nawiązania kontaktów z młodzieżą z całego świata, tym razem z młodzieżą z Ukrainy, z którą współpracujemy już od wielu lat. Taki sposób realizujemy po raz pierwszy. Pandemia skłoniła nas do poszukiwania nowych możliwości kontaktu, bezpiecznych możliwości i udało się nam to zrealizować. A ten szczególny sposób realizacji młodzieżowego projektu polegał na tym, że wszystkie działania, które były przewidziane w bezpośrednim kontakcie uczniów z Bolesławca i ze Zbaraża, trzeba było przystosować do kontaktów zdalnych. I za tę stronę projektu odpowiadał Maciej Prąkiewicz. W ramach zaplanowanych działań moim obowiązkiem jest przygotowanie środowiska, w którym pracuje młodzież. Tak jak Państwo wiecie, jest to projekt specyficzny, realizowany online. Zadaniem moim jest takie przygotowanie techniczne, aby realizacja projektu była możliwa. I wszystko było możliwe. Wprawdzie na odległość, ale obu stronom udało się stworzyć atmosferę przyjacielskiego spotkania. W tym czasie odbywały się różne działania, od warsztatów rękodzieła, poprzez malowanie ceramiki, po zajęcia kuchenne i wypieki ciast. A poza tym wiele było kontaktów między uczniami z obu miast na internetowych platformach społecznościowych. Jestem zadowolona też, że mogliśmy poznać nowych i innych ludzi z innego kraju. Najbardziej, wszystkie dni mi się tak naprawdę podobały, najbardziej chyba malowanie ceramiki, bo to coś nowego, pierwszy raz robiłam to w życiu. Dzisiaj robiliśmy korale, też bransoletki z koralików i też naprawdę bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że w następnym roku ten projekt też taki będzie. A rzeczywistość dodała też nieoczekiwane elementy do tych działań. W warsztatach rękodzieła uczestniczyła na przykład Oksana Koruna, Ukrainka, która jeszcze 2 lata temu była mieszkanką z Baraża, a teraz Bolesławca. Pani powiedziała, że ja by przyszła do was na ten projekt, zobaczyła jak co jest, pokazała swój strój nacjonalny, ukraiński, który zrobiła moja mama. No i tak. A zadowolona jesteś, że dzisiaj, w dzisiejszym dniu jesteś z nami? Tak, to jest bardzo ciekawy projekt. Mam nadzieję, że będzie jeszcze tam. Jeszcze nieraz spotkam się z wami i będzie z wami dalej spotykać się ze Zbarażanami. A ze Zbarażanami, ale tak bezpośrednio, chciałyby się już spotkać uczennice biorące udział w projekcie. Na chwilę obecną to jest moje marzenie, naprawdę bardzo chcę tam pojechać i nie mogę się doczekać, żeby spotkać ich wszystkich z tego projektu. To będzie możliwe być może jeszcze w tym roku, gdy bolesławianie będą przygotowywać świąteczne podarki dla Zbarażan.
Wszystko jednak zależeć będzie od sytuacji związanej z epidemią koronawirusa.